Witamy serdecznie, prawda, siatki. Słuchajcie, witam. Od razu Mateusz się przywitał. Nawet nie zrobiłem wstępu, ale siema. Mateusz Bieniek jest z nami. Cześć Mateusz, witam cię serdecznie. Witam wszystkich. No ja chciałem taki wstęp zrobić, Mateusz, że no, spróbujemy właśnie porozmawiać sobie z naszymi reprezentantami. Głównie, ale nie tylko z tymi, którzy są poza granicami naszego kraju. W tym takim okresie niepewności związanej z koronawirusem. Mateusz, ty jesteś we Włoszech, w Civitanowej. No to opowiadaj w takim razie, no jak wygląda sytuacja u was? No bo u nas już no, zaczyna się trochę, być może nawet zbyt duża panika związana z zakupami. Rozumiem, że w Italii, gdzie no, jest ta czerwona strefa w całych Włoszech, sytuacja jest u ciebie, przynajmniej w tym okręgu, spokojna. Tak, u nas sytuacja, to jest prawda, od wczorajszego dnia mieliśmy informację z klubu, że musimy, że przerywamy treningi przez 70 dni, mamy zostać na własnych domach i ograniczyć wychodzenie mieszkań w domu do minimum, jedynie do takich zakupy możemy dochodzić, generalnie na razie nie trenujemy, czekamy na informacje. Podalej, czy ta liga będzie kontynuowana, czy nie. A co do kwestii życiowych, widziałem też, co się dzieje w Polsce, widziałem tam, jak sklepy wyglądają, że ciężko są być niektóre produkty. Tutaj sobie wyłoszę, przynajmniej w tym mieście, w którym ja jestem, nie spotkałem się jeszcze ani razu z sytuacją, że wszedłem do sklepu i czegoś by brakowało. Zaraz bym powiedział, że więcej niż było. A widzisz, Mateusz, bo też do nas z Włoch też dochodzą no takie jednak liczby, które mrożą krew w żyłach, tak? Coraz więcej jednak zachorowań, coraz więcej osób, które umarły z powodu koronawirusa. Ty obserwujesz tą sytuację w Italii. Jak Włosi zareagowali właśnie? Jak zmienia się to życie i co powinniśmy my tutaj robić, żeby no te epidemie opanować i nie doprowadzić do też takiego stanu, jak jest w niektórych częściach Italii, no przede wszystkim na północy. No ja też 3 tygodnie temu ten koronawirus, czy 4 tygodnie temu, jak się ten Włosie zaczynał. Nie, może nie powiem, że oni lekceważyli to, ale na pewno nie było to tak odczuwalne jak teraz, bo tak naprawdę tam jest dużo mniej ludzi, ludzie, 80% ludzi używa masek, więc to jest odczuwalne. Trzeba zrobić, zachować zdrowy rozsądek, faktycznie trzeba ograniczyć wychodzenie z domu. Przede wszystkim osoby starsze powinny najbardziej uważać, bo dobrze wiemy, że to dla nich jest ten wirus najbardziej niebezpieczny. One powinny jak najrzadziej wychodzić z domu. Chyba my młodzi powinniśmy też pomagać tym osobom starszym, bo to, że my wychodzimy, też możemy zadać kogoś. Młody człowiek może mieć wirusa, a może nawet o tym nie wiedzieć, a może zarażać. Mateusz, a ty jakby normalnie poruszasz się po ulicach, znaczy tak, możesz wyjść, tutaj nie są twoje prawa w żaden sposób, rozumiem, ograniczone, możesz wyjść, możesz zrobić zakupy, w jakiś sposób szczególny przygotowujesz się do takich zakupów, jakie ty środki ostrożności stosujesz? Mamy już wyrobione zapasy na domu, więc naprawdę wychodzimy dość rzadko z tego mieszkania. W samej Civitanowej dostaliśmy takie zgody na jamce, bo faktycznie policja czasem sprawdza sprzęt, że jeden facet dostał nawet mandat za to, że się jeździ samochodem, czy rowerem, czy na pewno z jakichś tam ważnych powodów, to policja może, z tego co słyszałem, też mandat, nie dostaliśmy takie kartki, które zatrzyma policja, no to jest napisane, że jesteśmy profesjonalnymi dziennikarzami. Mamy się koniecznie z tymi kartkami poruszać, szczególnie jeśli byśmy się wybierali poza miasto. Tu jeszcze w Civitanowej nas znają, ale już gdzieś będziemy jechać poza, to mamy koniecznie te kartki pobrać. Mateusza, powiedziałeś, że tak, że wczoraj jeszcze trenowaliście, teraz te treningi są wstrzymane, ale też informacje są takie, że no, zawodnicy innych zespołów się rozjeżdżają. No, Micah Christensen, reprezentant Stanów Zjednoczonych, i Matt Anderson wracają do Stanów Zjednoczonych, bo też wiemy, że
że te granice Amerykanie zamykają i zawieszają loty z części Europy do Stanów. Ty masz jakieś, myślicie o jakimś planie? To znaczy, co ty będziesz robił dalej, jeśli to, no to tak się zakończy, czy jeśli zostaną odwołane te rozgrywki? Na razie nie pozostaje nam nic innego, jak tylko czekać, bo ja na razie oczywiście nie myślę o powrocie do kraju, bo nie wiadomo, czy ja też będę bezpieczniejszy w Polsce niż we Włoszech. Jakbym się przyjąłem, szczęśliwym wrócił do kraju, to też musiałbym tą 14-dniową kwarantannę przejść, sprawdzić się, żebym swoim bliskim nie narobił kłopotów. Na razie no, czekamy na informacje, co dalej, bo też słyszałem o tym, że Christensen i Anderson dzisiaj wylatują do Stanów. Więc myślę, że jak oni zaczęli, to kilku zawodników na pewno niektórzy będą też mieli podobne plany, że będą wracać do swoich krajów. No właśnie, bo to u ciebie też jest takie mocno międzynarodowe towarzystwo, ale rozumiem, że na ten moment jednak klub jeszcze, bo to też musi klub najpierw no wydać takie zezwolenie, tak, że no możecie się rozjechać, kończymy sezon. Dokładnie, no to wiesz, to sprawa złożona, mówię, zakończyć sezon 2 miesiące przed naprawdę przed końcem kontraktu, jak załatwić sprawy finansowe, jak załatwić wyjazdy, no to wiesz, to jest bardzo złożona sprawa. Ja też tam gdzieś obiło mi się uszy, że we Włoszech teraz są tylko dwa kluby, które są kontynuacją tej ligi. Większość klubów chce generalnie w naszym klubie zakończenia sezonu. No, są dwa kluby, chyba to jest Lube i Perugia. A reszta zespołów chce zakończenia tego sezonu. No właśnie, no w Polsce też, no w zasadzie w całej Europie, na całym świecie sport staje. No, takie mamy teraz realia. Codziennie, co godzinę tak naprawdę, Mateusz, informacja o odwoływaniu kolejnych imprez, o zawieszaniu kolejnych lig. Nie wygląda to dobrze w kontekście też Igrzysk Olimpijskich, jak tak na to patrzę z perspektywy Italii, czyli no jednak tego europejskiego epicentrum, no bo tam tych zakażeń jest najwięcej. Jaki twoim zdaniem będzie scenariusz tego wszystkiego? Czy w ogóle jeszcze liczysz na to, że Igrzyska się odbędą? No, wierzę w to i mam ogromną nadzieję, że Igrzyska się odbędą. Ciężko pracowaliśmy, żeby się zakwalifikować na Igrzyska, a teraz jeśli by, nie daj Boże, zostały odwołane, czy coś innego, to na pewno nie byłoby fajnie. Wierzymy, że te igrzyska się odbędą i słyszeliśmy, że raczej się odbędą, a jedyny scenariusz to jest ewentualnie przesunięcie tych igrzysk na jakiś późniejszy termin. Aczkolwiek mam nadzieję, że na teraz, jak już o tym koronawirusie jest bardzo głośno, wszyscy ludzie wezmą sobie do serca i uda nam się wspólnie zwalczyć tego wirusa. Mateusz, masz jakiś kontakt, kontaktujecie się ze sobą, bo trochę Polaków i nawet z tego środowiska siatkarskiego w Italii jest, gra i dziewczyny i chłopcy. Gdzieś jakieś informacje wymieniacie między sobą, opowiadacie, u mnie jest tak, u mnie taka sytuacja, czy na razie tak indywidualnie to wszystko przeżywacie? Nie, oczywiście, jesteśmy w kontakcie, oczywiście z Bartkiem Kurkiem, z Bartkiem Bedmorzem wymieniam się wiadomościami. No bo też oni też mają tam sytuację, oni jest inna, bo jednak oni w północnej części kraju, przynajmniej tak jak ja w centrum. Tak jak powiedziałem, no, z nimi mam stały kontakt i jeśli ja coś wiem nowego albo oni, to od razu się informujemy. Czyli nie panikujesz, czekasz na rozwój sytuacji. Dokładnie, czekam. Zobaczymy, co dalej. Mateusz, dziękuję Ci bardzo. Jakbyś miał tak w dwóch zdaniach jeszcze powiedzieć jakąś taką wiadomość do naszego kraju odnośnie koronawirusa, to te dwa zdania jakby brzmiały? Dbajmy o higienę, naprawdę ograniczmy wyjścia z domu, unikajmy publicznych miejsc. Naprawdę możemy nie tylko sobie, ale również komuś zrobić krzywdę. Dziękuję bardzo, Mateusz Bieniek. Mateusz, dużo zdrowia, spokoju i też no, mam nadzieję, że to wszystko się wreszcie
uspokoi i będziemy wychodzić na prostą, tak jak wychodzą Chiny. Korea też już zaczyna sobie radzić z tym wirusem, no to mam wielką nadzieję, że Europa też sobie dosyć szybko z tym poradzi, zresztą cały świat. Dziękuję Ci serdecznie, Mateusz. Jasne, dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Cześć. Drodzy Państwo, spróbujemy sobie właśnie tak porozmawiać. Widzimy, że Mateusz zachowuje spokój, a Mateusz jest we Włoszech, gdzie skala tego koronawirusa jest dużo większa niż w naszym kraju, więc myślę, że to są takie dobre informacje. Odpowiedzialność przede wszystkim każdy z nas za drugiego, za siebie oczywiście, ale też za drugiego człowieka, to jest rzecz fundamentalna w tych czasach. Panika nie, ale myślenie i zdrowy rozsądek absolutnie tak. Unikajmy kontaktu między ludźmi, unikajmy kontaktu między sobą i dbajmy o higienę. Taki przekaz naszego reprezentanta Mateusza Bieńka. Postaramy się, tak jak mówię, nagrywać takie krótkie rozmowy na nasz kanał, na kanał Prawda Siatki i będziemy donosić, co dzieje się z naszymi zawodnikami, zawodniczkami, z ludźmi świata sportu. Prosto z Włoch Mateusz Bieniek z Civitanowy. Na razie przestali trenować, czekają na rozwój sytuacji, ale Mateusz spokojnie siedzi sobie teraz w domu, tak jak powinniśmy my wszyscy. Prawda Siatki się kłania. Do zobaczenia.